Witajcie, moi kochani. Witam was serdecznie w dzisiejszy poranek. Ja właśnie wróciłam z Zoi. To wam zaraz opowiem, ale na początku chciałam podziękować Monice za inspirację i za wstępną lekcję, naukę języka włoskiego. Moniko, postaram się. Pierwszą w życiu lekcję odrobiłam i zobaczymy, jak to u mnie wygląda. Przemiła Monika napisała mi tak. Napisała mi muszę przeczytać, żeby dobrze przeczytać, bo jeszcze nie powtórzę tego z pamięci. Teraz się uczę akcentu. Sei una donna straordinariamente bella. A ja odpisałam. Grazie. Un tale complimento da parte di una donna, un doppio complimento. A Monika jeszcze kropeczkę nad i postawiła i odpisała mi. Lole pura verita. Salutia fetosi. No jak, Moniko? Na razie staram się przeczytać, nauczyć troszeczkę akcentu i po prostu to, co mi piszesz, ja sobie tłumaczę i czytam. Na razie tak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale kto wie, może pójdę na naukę, dlatego że ja mówiłam wam już kiedyś, że ja na studiach nie miałam angielskiego, tylko niemiecki. I zaczęłam chodzić w obecnym takim dojrzałym życiu, zaczęłam chodzić na naukę języka angielskiego. I trzy lata, no powiem wam, że dużo mi to dało i coś tam, jak chcę powiedzieć, to coś tam wydukam. I teraz język włoski jest przepiękny. Przepiękny, powiem wam, że naprawdę, ja chodziłam po mieszkaniu i starałam się nauczyć tego słowa na pamięć, te bocieńkowanie dla Moniki, ale też starałam się, żeby właśnie nauczyć się, gdzie akcentować. Oni tak melodyjnie mówią. Grazie, un tale complimento da parte di... Nie, grazie. Un tale complimento da parte di una donna, un doppio complimento. Ale wiecie, no słowa są naprawdę przepiękne. I no... Kto wie? Na razie nie mam takiej możliwości, bo mam zajęty czas tymi swoimi sprawami i muszę wszystko tutaj, wiecie, że tak powiem, ogarnąć, ale... Moniko, zapiszę się na włoski, naprawdę, chociaż bardziej przydałby mi się hiszpański, bo akurat mam takie miejsce, gdzie no bardziej może przydałby mi się hiszpański, ale włoski jest przepiękny, no przepiękny. Zazdroszczę ci, że znasz włoski i powiem wam, że... No fantastyczny jest ten akcent i myślę, że akcentu nauczyć się można tylko wtedy, kiedy przebywa się tam właśnie z tymi osobami rodowitymi, czyli we Włoszech. Wtedy my nasiąkamy, tak? Bo wiecie, nawet coś wam powiem, nawet jest coś takiego, że na przykład jak są malutkie dzieci i pojedziecie z nimi na wieś, i tam są dzieci takie wiejskie, które mówią taką troszkę gwarą, tak troszkę po wiejsku mówią, specyficzną tonację mają. I
takie dziecko zaczyna też tak mówić. Też zaczyna tak mówić. I nawet jeżeli, nie wiem, no z malutkim dzieckiem gdziekolwiek nie pojedziecie, to ono chwyta szybko ten akcent właśnie. I myślę, że jeżeli przebywa się we Włoszech i cały czas ma się do czynienia, na przykład, nie wiem, jest się w jakiejś włoskiej rodzinie, czy ma się męża Włocha, to wtedy już nawet pomimo, że jesteśmy Polakami, to zaczynamy tak właśnie mówić jak oni. Tak akcentować zdanie tak, jak oni akcentują. Ale powiem Wam, że język jest ładny, taki właśnie fajny, taki jest towarzyski, taki... Jak ja słucham, nawet jest taka dziewczyna, która właśnie męża ma Włocha i powiem Wam, że ona mówi po polsku, ale mówi z takim troszeczkę już akcentem włoskim. Dlaczego? Dlatego, że właśnie przebywa cały czas w rodzinie włoskiej, we Włoszech, tam mieszka, mąż jest Włoch, dzieci chodzą do włoskiej szkoły, więc ona, no, mimo, nawet czy by chciała, czy nie, ona ten akcent nabiera, taki włoski akcent. Ale to już trzeba przebywać, no samemu się tak nie nauczy, ale powiem Wam, nauczyć się takiego na przykład podziękowania właśnie za komplement, no to, ale muszę się tego nauczyć na pamięć. Ja tak, słuchajcie, będę chodzić po mieszkaniu i cały czas to czytać, bo to nie jest takie proste dla laika, kto w życiu nie rozmawiał, no nigdy nie miał styczności w ogóle z językiem włoskim, bo ja nie miałam nigdy styczności, więc to nie jest proste. Ale powiem Ci, że zasiałaś, Moniko, we mnie ziarenko nowego mojego tutaj nowe hobby. No, powiem Wam, że ja strasznie lubiłam uczyć się tego angielskiego, tych lekcji, tego odrabiania, tego wszystkiego. Lubiłam te testy, bo właśnie cieszyłam się, że się sprawdzę. Pamiętam, słuchajcie, było coś takiego, że bo były co jakiś czas takie egzaminy, bo ja chodziłam do takiej szkoły europejskiej właśnie języcznej. I były egzaminy i te egzaminy zaliczaliśmy i pamiętam, na egzaminie wchodziło się po dwie osoby i ja weszłam z takim mężczyzną, który też, znaczy on już uczył się wcześniej, a poszedł, bo w pracy było mu to potrzebne i chciał to ugruntować. No i ja myślałam, że on mi coś pomoże, bo jakby co, bo właśnie wchodzą dwie osoby i zadają nam pytanie, jest konwersacja, my ze sobą rozmawiamy i słuchajcie, taka śmieszna była sytuacja, bo pani rektor pyta się, nie rektor, tylko Boże, no tak, rektor, dobrze ja mówię? Dobrze. Ja tak z pośpiechu powiem, żeby on, bo on miał coś opowiedzieć, a ja miałam posłuchać tego, co on mówi i na to jego opowiadanie mu jakby, no, przeprowadzić taki dialog, taką konwersację. I słuchajcie, ona zaczyna coś go tam pytać, a on cisza. Drugie pytanie, cisza. Trzecie pytanie, cisza. I normalnie mnie to tak zezłościło, bo ja, słuchajcie, zupełna niezielona, nie miałam styczności ani w podstawowej szkole, ani w liceum, ani na studiach z językiem angielskim. On miał w podstawówce, w średniej szkole i na studiach. I on się, kurczę, wziął i słuchajcie, nie przygotował. I normalnie ja nie mogłam odpowiedzieć na to, co on mówi, bo on właśnie nie przygotował się i mówi, że on nic nie powie, nie? I ja pamiętam wtedy, słuchajcie, aż się pani tak ze mnie śmiała i zaczęłam mówić, ach ty, i zaczęłam go tak, wiecie, po ramieniu, mówię, to ja się tak wysiliłam, nauczyłam, a ty się nie przygotowałeś. No i tak się śmiała, że wykonałam za nią robotę, bo... On po prostu sobie zlekceważył. On po prostu sobie zlekceważył. I słuchajcie, no, nie przygotował się. A przez to ja miałam źle, dlatego że ja, no, tak bym mogła właśnie, ja się nauczyłam się, bo my dostawaliśmy cały speech 10 czy 15 tematów, które
mogły być do wylosowania i musieliśmy być przygotowani do każdego tematu, który wylosujemy, nie wiadomo. Ale to było fajne, bo no, trudno było nauczyć się do każdego, ale i niektórzy tam jeden znali, dwa, a ja byłam przygotowana do wszystkich i chciałam się, słuchajcie, no i przez niego nie mogłam. I tak się pani śmiała z tego, że ja go tak, wiecie, tą kartką po ramieniu. Ale bardzo miłe chwile, bardzo przyjemnie wspominam i mówię wam, i nawet ja się właśnie, nawet mi się wydaje, że można uczyć się odwagi i takiego, tu mnie jedna pani zapytała też właśnie, jak być pewną siebie. I też myślę, że można by tu jeszcze powiedzieć coś takiego, że słuchajcie, zapisać się na naukę języka obce, takiego, którego nie znacie. Włoski może być, hiszpański, może być inny język. I wtedy właśnie musicie się odważyć, podnieść rękę, wstać, powiedzieć w dorosłym wieku, a nawet wyjść na środek i na przykład coś powiedzieć na środku, przed całą salą. To też jest taka jakby sprawdzenie własnej odwagi. Właśnie ktoś mnie pytał, dlaczego chciał być taki odważny, takiej własnej odwagi. Tylko trzeba chcieć. No ja na przykład to, słuchajcie, podchwyciłam i ja no, z przyjemnością właśnie zgłaszałam się, z przyjemnością ja występowałam właśnie na środku, bo nikt nie chciał, wiecie, nigdy dorośli ludzie, a powiem wam, że nikt nie chciał wyjść na środek, nikt nie chciał odpowiadać, a ja byłam zawsze chętna, bo ja chciałam ćwiczyć. Ja chciałam zobaczyć, czy ja dam radę, czy ja nie dam rady, jak to będzie, czy ja odważę się, czy ja się nie odważę. I ja chciałam się sama sprawdzić. I ja właśnie bardzo, bardzo chętnie zgłaszałam się i występowałam na środku. Czy szłam, powiedzmy, do odpowiedzi, czasami były właśnie te takie na takim telebimie, tam żeśmy dotykowo rozwiązywali właśnie zadania, to jakbym mogła, to bym za każdym razem poszła, ale było sprawiedliwie, każdy, potem pani zrobiła już przymusowo i każdy kolejno musiał iść właśnie do tego telebimu i tam klikać i odpowiadać na dany temat, jaki tam był. I chyba no z przyjemnością, powiem wam, że normalnie z przyjemnością zaczęłabym się uczyć włoskiego. Naprawdę, z przyjemnością. No. Tak mi się ten język podoba. I Boże, jak to było cudnie, jak tak można by melodyjnie mówić, no tak, tak wiecie, już płynnie, bo tu to ja no przeczytałam, jak wiecie, patrzyłam na kartkę, to przeczytałam, ale to każdy głupi tak zrobi. Ale znać taki język to fajna rzecz, fajna sprawa, naprawdę. Pomyślę o tym, pomyślę, no teraz nie mogę, mam za dużo spraw, mam jeszcze dużo, słuchajcie, do pokonania, do przeskoczenia. No byłam dzisiaj znowu na tym, też czekałam. Ale miałam wizytę właśnie u pani doktor, no jak weszłam, pani doktor mówi, a przecież mówiłam, że pierwsza wizyta to nie, że to trzeba jeszcze, a mówię, jak już weszłam, to niech pani mnie obejrzy, niech pani zobaczy, czy tam coś się nie dzieje ze skórą, czy coś, bo się strasznie boję właśnie, żeby to na tej, bo ja mam tą skórkę taką, wiecie, delikatną, no i tego się boję, i, no ale pani popatrzyła, mówi, no bardzo ładnie, bardzo, nic się nie dzieje, nic tu nie ma żadnego zaczerwienienia, nie ma żadnego uszczenia, nie ma żadnych plam, nie ma tam nic, no dobra, no jak nie ma, no to fajnie. Tam czytałam, że może być i płuco uszkodzone, i serce uszkodzone, i wszystko, i wiecie co, ja to bym tak chciała, żeby ona zobaczyła i powiedziała, ale nie, jak już jest ilość, żeby skróciła mi to, ale chyba nie, bo powiedziała, że tak było ustalone, tak było już przykazane i tak miało być, i mówi, idziemy dalej po prostu tym torem, i mówi, tu nic nie ma się co cofnąć, nie ma co, trzeba jakby wypełnić to wszystko, co miało być i co było założone, i trzeba te wszystkie założenia spełnić i no poddać się tym wszystkim rzeczom, które zostały no na początku zdiagnozowane i tak jeszcze, no,
kropkę nad i, żeby postawić. Mam takie fajne dzędzołki, sobie je tak pukam. One tak fajnie puk, 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 puk. Tak mi pukają. I tak sobie tutaj bawię się nimi. Tak, chciałam właśnie podziękować Monice, że mnie zainspirowała i jeszcze nie teraz, ale myślę, że pomyślę o tym. Najpierw muszę załatwić te swoje sprawy, a później przyjdzie czas na takie inne jeszcze przyjemności. Jak to wszystko pozałatwiam, wszystko już tak zrobię na ostatni guzik, no i życzę sobie, żeby to wszystko można było zapiąć na ten ostatni guzik. A w ogóle to się tak długo ubierałam, bo wiecie, byłam tak w tym sweterku i tak właśnie w tych spodenkach, bo deszcz padał rano i tam pan puka do mnie za tą kotarę, mówi, pani jeszcze tam jest? Ja mówię, tak, proszę pana, bo mam dużo guzików i muszę każdy guzik zapiąć. No kurczę, tam jest taki, słuchajcie, pośpiech, oni mają tak dużo ludzi, że aż się spieszą, żeby szybciutko tam, no samo to takie, wiecie, kładzie się na takim łóżku, właśnie opowiem wam, jak to wygląda, zrobiłam nawet zdjęcie, kładzie się na takim łóżku pani przykrywa takim ciężkim żelem jakby całym, cały tors takie głowice półokrągłe tak się przekręcają i tak. No ja wiem, ja to myślę, że chyba 5 minut to trwa, naprawdę. 7-5 minut. Na początku tam właśnie oni mają, najpierw układają i to zapisują tak komputerowo, a potem jak już właśnie się położycie, dobrze się ułożycie, to no ja zawsze się poddaję, jak tam mną ruszają, no to ja się poddaję, żeby to dobrze właśnie ułożyć. No i szybciutko, i cyk, cyk, i 7 minutek już tylko, no. No jest to, no niestety, tyle, ile da, może dobra, da też tyle złego. No ale chemioterapia też niby była taka szkodliwa, tylko że ja miałam tą chemię taką inną, wiecie, taką lżejszą, łagodniejszą i taką, no, najbardziej nowoczesną z tych, co była dostępna. Natomiast, niby też mówią, że jest to już teraz nowa technika i wszystko, ale nie podoba mi się to, no. Znowu mi się mama śniła, mówię, ojej, co to znowu? No ale może, nie wiem, może po prostu myśli tam o mnie w tym niebie. I dlatego. Ale już dosyć tam nie mówmy o tym. I tak to będzie szło swoim torem, i tak będzie szło swoim torem, więc nie mamy się co tym zamartwiać, zastanawiać, bo nic nie zmienimy. Co ma być, to będzie, tak jak wiecie, już było, że już myślałam, że wszystko mi się tam zmniejszyło do minimum, tu już malusieńkie, było dużo, a w końcu i tak to wszystko jeszcze trwa i trwa i trwa i końca nie widać, końca nie widać. Ale cieszmy się innymi rzeczami, innymi sprawami. No ja na razie, tu moi znowu wyjeżdżają sobie nad morze, a ja muszę siedzieć, bo muszę codziennie jeździć tam i jechałam dzisiaj znowu właśnie tą fajną taksówką i taki młody człowiek, fajny, słuchajcie, taki sympatyczny i właśnie taki wysportowany widziałam, miał taki krótki rękawek, taki był wysportowany i tak rozmawiamy i mówi, że tak mu się dzisiaj nie chciało wyjść z domu, tak mu się dzisiaj nie chciało wejść do samochodu, ale mówi, tak się cieszę, że wiozę panią, bo mówi, zaraz, mówi, dzień fajny. Ja mówię, wie pan co, no cudnie, no ja się strasznie cieszę, że takie słoneczko panu tu przyniosłam. Mówi, że mu słoneczko przyniosłam do samochodu. I żartowałam, mówię, przez ten żółty sweterek może. No, ale bardzo sympatycznie właśnie, widzicie, jak to można tak... Ale powiem wam, że musi trafić odpowiedni człowiek na odpowiedniego człowieka, żeby móc nawet przeprowadzić zwykłą konwersację, żeby było sympatycznie, żebyśmy sobie sympatycznie właśnie rozmawiali, żeby to było taka miła rozmowa, bo to nie z każdym, wiecie? Nie z każdym. Ja już nieraz właśnie sprawdziłam, że ile osób
by tak nawet, nie wiem, zrobili jakiś taki przegląd i nie wiem, z 15 osób postawili i powiem wam, że ja mam w ogóle coś takiego, że ja widzę człowieka i od razu wiem, czy ja go polubię, czy ja go nie polubię. I jak wsiadłem do tej taksówki i tak, no, od razu po prostu pierwsze słowa już takie były fajne i powiem wam, że nie wiem właśnie, od czego to zależy, że tak ludzie nieraz właśnie do siebie lgną, tak fajnie im się rozmawia, mają o czym rozmawiać i tak no sympatyzują ze sobą tak na chwilę, powiedzmy. Chociaż ja lubię wszystkich ludzi, ale nieraz jest tak, że na przykład w ogóle się nie odzywam, w ogóle nie rozmawiam. Powiedzcie mi, czy wy w taksówce rozmawiacie? Ja nie zawsze. Nieraz jadę, nie mówię nic. A nieraz odpowiem, ale tak odpowiem, że dalej nie kontynuuję, bo jakoś nie mam ochoty na rozmowę. A nieraz jest tak, że ktoś ma w sobie coś takiego, że właśnie tak miło się rozmawia. No. Także bardzo miły był pojazd w jedną stronę i w drugą też bardzo sympatyczny był pan. Znaczy akurat nie dyskutowaliśmy, bo nie było o czym, jakoś tak nie ten, ale kilka też słów zamieniłam, też bardzo miły człowiek, też taki fajny młody człowiek. No powiem wam, że naprawdę te taksówki czyściutkie, tam pachnie w tych taksóweczkach, no po prostu rewelacja, no rewelacja. Przyjemnie się jedzie, jak jest właśnie czyściutko, jak jest pachnąco, jak jest osoba, która prowadzi, już mówiłam, jest w czyściutkiej, pachnącej koszulce, no ubrana tak, no nie powiem zaraz galowo, ale tak wiecie, no ładnie, no elegancko, elegancko. I tak, no fajnie jest. Jak właśnie kierowca. Jest bardzo fajne samochody, są ładne, takiej wyższej marki te samochody i bardzo przyjemnie się w nich jeździ. O czym jeszcze ja... A, jeszcze wam powiem, właśnie, bo byłam jeszcze, moje kochane kobietki, dzisiaj byłam jeszcze, weszłam, bo dzisiaj jest środa, a miałam być w połowie tygodnia, miałam być na ściągnięcie tej chłonki. No i tak, no, przyglądam się tam, dotykam i nic nie widzę, żeby tam, bo przedtem to tak, wiecie co, ta chłonka była normalnie jak takie wodne łóżko. Taki bulbul jak takie wodne łóżko. No i tak domyślałam się, że chyba nie będzie, ale mówię, pójdę jeszcze, no i mówię, niech pani zobaczy, czy to, no, jest bardzo ładnie, już proszę do mnie w ogóle nie przychodzić, bo już chłonka się nie zbiera, czyli to, co się zbiera, się rozchodzi po organizmie i już się pani nie zbiera. No to fajnie, ja mówię, to chyba dobrze. I tak, to bardzo dobrze. Dałam jeszcze kilka wskazówek właśnie odnośnie tam, co po tej radioterapii w ogóle. No bardzo sympatycznie to ta ostatnia, no może nie ostatnia, bo jeszcze mi powiedziała, że gdyby coś się działo, to proszę do mnie przyjść, ale proszę już nie rejestrować się, tylko po prostu zapukać, ja panią zawsze przyjmę i jeżeli coś by się działo, no to też fajnie, bo powiem wam, że no człowiek nie czuje się taki osamotniony. W ogóle no opieka nie jest zła, bo oni, no wiecie, dzwonią do was, no do mnie zadzwonili, wszystko wyjaśnili, powiedzieli, kiedy mam przyjść, gdzie, co, jak. Także tak prowadzą za rączkę, wiecie. Tak jak wchodzicie do tego Centrum Onkologii Instytut, to was biorą za rączkę i tak już z wami, jak z takim dzieckiem małym, idą za rączkę. I wszystko jest... planowane, wszystko jest kolejno i tak nawet nie musicie się, no, oni wam wszystko mówią, co macie zrobić, kiedy macie to zrobić, gdzie macie pójść. No na początku to dla mnie to był labirynt, słuchajcie, przecież to jest taki moloch, tam jest tyle tych oddziałów, tyle tych budynków, budynek A, B, C, D, E. Chyba do E. I no, ja na początku, słuchajcie, ja byłam jak w takim labiryncie.
Ja na początku byłam właśnie z moją rodziną, no to ja za nimi tylko chodziłam jak potem sama i cały czas się pytałam, bo nie, no cały czas nie mogłam zapamiętać, gdzie to było, jak to było, już tam byłam dwa razy, ale znowu zapominałam, a teraz już to ogarnęłam, już to, już wiem, że tu jest to, tu jest to, tu jest to, tu trzeba wejść, żeby wyjść tam, a tu trzeba przejść, żeby... Także wszystko już, już wiem. I no idziemy dalej tą drogą, zobaczymy, co z tego będzie. I tak będzie to, co ma być. I tak, słuchajcie, nawet sobie pomyślałam, tak ostatnio właśnie leżałam, tak medytowałam i mówię, no cóż, no, no nie mam na to wpływu, no nie mam na to wpływu, niech będzie, co ma być, tylko proszę mnie tutaj, mówię, do losu, do Bozi, do wszystkich, kto może mi pomóc, żeby mnie tu nikt nie skrzywdził. Po prostu proszę i błagam, żeby mnie nikt nie skrzywdził. I wtedy będzie ok. A co ma być i muszę przejść i muszę się poddać, no to się poddam, no bo co mam zrobić, no co mam zrobić, no co mam zrobić. O, odpięło mi się za mocno. Poczekajcie, muszę sobie za... Taki 3/4. O, już dobrze. Cóż począć, prawda? Tak jak w tym moim jednym filmiku. Cóż począć? I tak dzisiaj się z Wami spotkałam, żeby powiedzieć, że byłam, że już chłonka się nie zbiera. No tam jakoś na razie nic się nie dzieje. I jakichś takich bardziej poważnych tematów na dzisiaj mi myśl nie przychodzi, więc tylko właśnie tutaj takie spotkanie. A i coś Wam jeszcze bym tak, napisał do mnie taki, proszę, przeczytam. Pani Grace, bardzo interesujący temat i warty uwagi pod moim filmikiem. I jak już wcześniej powiedziałem, oglądanie Pani i słuchanie tego, co Pani mówi i głos, w który dość bacznie się wsłuchuję, uspokaja i łagodzi zły dzień. Bardzo mi miło. Czy też działa nawet, bym powiedział, relaksująco. Żeby nie słodzić, bo bardzo jestem szczery, to pokój, w którym Pani przybywa, nie wiem, czy to salon, czy może pokój, chodzi o to, że czuć taką ciepłą energię, która płynie bądź unosi się w tym pomieszczeniu, w którym Pani przebywa. I to okno i zasłony dopełniają uroku tego miejsca, w którym Pani nagrywa filmy. Pytał mnie tutaj właśnie, jakie jest moje zdanie na temat osób z inną orientacją seksualną, jak ja na to patrzę, co bym zrobiła, gdyby taka osoba znalazła się gdzieś w moim towarzystwie, czy na przykład w rodzinie, jaki mam stosunek właśnie do ludzi takich. No i więc ja odpowiem. Słuchajcie, dla mnie liczy się człowiek. Liczy się człowiek jako człowiek. I to, czy on ma blond włosy, czy on ma czarne włosy, czy on ma białą skórę, czy on ma czarną skórę, czy on jest takiej orientacji, czy on jest innej orientacji, czy on mówi w takim języku, czy w takim. To jest dany człowiek. I jeżeli ktoś jest miły, sympatyczny, jest fajny, usłużny, dobry, zajmuje się swoimi sprawami, nikogo nie krzywdzi, postępuje zgodnie z zasadami kultury i takiego, no, żeby nie czynić złego bliźniemu swemu, to okej, to mnie to, słuchajcie, nie interesuje, czy on jest takiej orientacji, czy takiej, co to w ogóle, no, jest, to jest, no. Jest, to jest i nikt nikomu nie zagląda, wiecie, nikt tak, że tak powiem, nie ujawnia się nawet, przecież ile jest osób, to są dziedziny życia, takie bym powiedziała, no intymne i bardzo specyficzne dla danego człowieka i niech pozostaną z tym człowiekiem. I tyle, i koniec, no i już, i... I ja, słuchajcie, powiem Wam, że nie mam ani, bo mnie ktoś pytał, czy mam w rodzinie, czy mam może znajomych, nie mam ani w rodzinie, ani wśród znajomych, ani właśnie bliższych i dalszych nikogo, żadnej osoby z odmienną orientacją, czy damskiej, czy męskiej, nie mam.
I nie umiem, prosił mnie, żeby zrobić filmik. No, nie zrobię, bo ja nie mam na ten temat za dużo do powiedzenia, bo nawet nie znam takich osób. Ale powiem, jak już napomknęłam, to, bo bardzo ładny komentarz, to powiem coś takiego, jak wiele lat temu jedną z moich firm branży modowej była osoba, która prowadziła taką samą firmę jak ja, znaczy podobną, o podobnej branży, też modowej. I słuchajcie, teraz coś Wam powiem. Był to mężczyzna, bardzo męski, taki, na pierwszy rzut oka to wyglądał na takiego, jak to można określić, typ męski, no to wyglądał na taki typ macho. Był taki, no taki bardzo męski, taki... Zawsze nosił koszulę tak podciągnięte, właśnie dość, miał takie mocno włosione dłonie. No bardzo taki męski typ. I wyobraźcie sobie, że po jakimś czasie, ja nie wiedziałam, bo dowiedziałam się, że właśnie ten mężczyzna jest właśnie odmiennej orientacji. I powiem Wam, że gdyby on tego nie powiedział tam w jakichś okolicznościach, gdyby tego, że tak powiem, nie ujawnił, to ja bym do tej pory no, nie wiedziała, że powiedzmy. I teraz ujawnił i co? I powiem Wam, że nic się nie zmieniło. Dalej tych przyjaciół, których miał, to miał. Dalej ci, co z nim rozmawiali, czy tam się zapraszali, czy szli do restauracji, to pozostali. A był to mężczyzna bardzo przedsiębiorczy. On miał tą modową, powiem Wam, firmę i jeszcze miał chyba dwie. Tej drugiej to nie znam, nie wiem, ale wiem, że jedna z firm to była właśnie taka branży, no może nie będę mówić jakiej, ale bardzo odmiennej od modowej, bardzo odmiennej i taka trudna branża, bardzo trudna branża i wymagająca no bardzo dużo wiedzy, poświęcenia, zachodu i on radził sobie jako dość młody człowiek, radził sobie właśnie prowadząc i taką firmę i jaki mój stosunek jest? No taki sam jak do każdego innego. Jeżeli ktoś jest niemiły, niegrzeczny, mściwy, złośliwy, wredny, paskudny, to ja go nie będę lubiła, kim on nie będzie. A jeżeli on jest sympatyczny, miły, usłużny, no to go lubię. I powiem Wam, że właśnie ten mężczyzna był bardzo usłużny, wiecie? On był tak pomocny, on był taki, bardzo usłużny był. Znaczy on w ogóle był bardzo majętny, trzeba jeszcze dodać, bardzo majętny, no mając trzy firmy prosperujące i to takie bardzo majętne firmy, to miał bardzo dużo pieniędzy jako młody człowiek i on był jako taki, no, single. Jak ja już coś powiem tym językiem, tak ostatnio taki filmik oglądałam, jak taka też właśnie mama nie mogła wymówić słowa subskrypcję i 100 razy powtarzała i mówi, jak to jest? A, subskrypcja, i ta, taki śmieszny filmik, pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, jak ta mama miała na imię. Ojej. Taki chłopak jest, nagrywa, właśnie teraz im się dzieciątko urodziło i z mamą nagrywał filmik. Przesympatyczna, z długimi, pięknymi, czarnymi włosami. Bardzo miła kobieta. Mamusia, dwójki dzieci, bo i syn, który właśnie już urodziło mu się dzieciątko, ale młodziutka mamusia. Znaczy mamusia i babcia też właśnie, i teściowa też. I córeczkę jeszcze miała. Bardzo miła osobowość, no przemiła, no powiem Wam, kobieta naturalna, taka, no patrzy się na nim i się ją właściwie od razu lubi. Właśnie to jest to, że nieraz się na człowieka patrzy i od razu się go lubi. Nikogo nie udaje, nikogo nie, jest po prostu taka, jaka jest. I właśnie był ten filmik i ona nie mogła wymówić tego słowa subskrypcję, no po prostu taki komiczny, cudny ten filmik, pozdrawiam, cudny ten filmik. Edyta chyba Edyta, ta pani ma na imię. Pozdrawiam serdecznie. I także, no takie moje zdanie jest, że
Aha, jeszcze było pytanie, jak ja widzę to, że właśnie w rodzinie ktoś jest takie, czy dziecko, czy dorosłe. Więc słuchajcie, była kiedyś taka sonda przeprowadzona na ulicy i były zadawane właśnie pytania odnośnie tej grupy osób takich, jak się ludzie wypowiadali. No i jedni mówili, no jeżeli ktoś jest w porządku, nie robi nikomu krzywdy, żyje sobie, okej. No wiecie, nikt nie lubi, jak ktoś się z czymś obnosi, nikt nie lubi, jak ktoś pokazuje, że jest bogatszy, pokazuje, że jest taki. Jak ktoś jest normalny, zachowuje się naturalnie, no to jest okej. Ale były też takie osoby, które bardzo negatywnie. Tam jeden taki starszy człowiek, to tam zaczął nawet, nie wiem, tam takie gesty robić nieładne i tak nieładnie się zachowywać. I teraz, słuchajcie, no są tragedie też, jeżeli na przykład, bo też taki film oglądałam, jak właśnie mama nie wiedziała, że chłopiec, jej syn, jest właśnie, ma inną orientację. I on to ukrywał, bo on się strasznie bał, że nie zostanie zaakceptowany. No i potem, jak już to wyszło na jaw, to mama mówi, przecież dziecko, ja ciebie kocham, ty jesteś moim dzieckiem. I takie samo jest moje zdanie. Słuchajcie, no jak można przestać kochać dziecko swoje, które dowiemy się, że ono właśnie na przykład jest innej orientacji. Jak można przestać kochać dziecko? To tak, jakbyście chcieli przestać kochać swoje dziecko, bo nie wiem co, bo ono będzie w innej bluzeczce, czy ono będzie miało inny kolor włosów, czy no nie wiem, no po prostu przecież to jest wasza krew, to jest wasze. I to mówię do tych, którzy właśnie może są tacy właśnie niemili, niesympatyczni, nie akceptują tego i nawet niektórzy, był taki przypadek, że człowiek, ojciec wyrzucił syna z domu. Więc słuchajcie, jak można, jeżeli to jest twój syn, którego jesteś ojcem, matka, którego jesteś matką, urodziłaś, twoja krew, twoje podobieństwo, to jak można wyrzec się dziecka tylko dlatego, że ono ma właśnie taką inną orientację? No, ja tego nie rozumiem. Nie wiem, albo ci ludzie nie umieją kochać, albo ci ludzie dostaną jakąś karę w życiu, bo to po prostu jest... Nie, no jak można za coś, czym dziecko nie robi krzywdy wam, ono was niczym nie zraniło, ono wam niczym, ono chce być kochane, ono wam niczym, słuchajcie, nie ubliżyło. No dlaczego przestać kochać dziecko, dlatego że się dowiedzieliście, że on właśnie jest taki, a nie inny? Wtedy trzeba dziecku pomóc. Wtedy trzeba dziecku pomóc. Jest mnóstwo takich ludzi. I widzicie, ja nawet miałam obok siebie ta sama firma, ta sama branża, tam jakieś wymieniało się poglądy czy ten. I nawet o tym nie wiedziałam i to nikogo nie powinno interesować. I co, jak się dowiedziałam, to co uważacie, że co, przestałam lubić tego człowieka? Nie, tak samo go lubiłam, jak go przedtem lubiłam. Więc dla mnie nie ma to, po prostu nie jest to jakiś dla mnie... Znaczy, akurat nie obcuję z takimi ludźmi, nie mam w swoim gronie takich ludzi, ale nie mam nic przeciwko. Każdy jest, jaki jest i niech każdy żyje, jak uważa, oby nie krzywdzić innych ludzi. I jeżeli to jest na zasadzie właśnie, że każdy człowiek jest w porządku, to jaki on tam jest, no to już wiecie, to już wola Boża, no, jaki jest. No to pretensje do Pana Boga, no. Jeżeli ktoś by chciał mieć pretensje, ale to, no jakie pretensje? Mówię wam, pokochać trzeba siebie. Pokochać trzeba siebie, jacy nie jesteście i kim byście nie byli. Takie moje zdanie jest. Kochajmy się wszyscy, tolerujmy się wszyscy i nie szkodźmy sobie nie róbmy szkód jeden drugiemu. I wtedy będzie wszystko ok. Takie moje zdanie jest na ten temat. A dzisiaj już mam koniec baterii, znowu mi się urwie filmik, już wolę ładnie zakończyć. Dziękuję pięknie za zainteresowanie, dziękuję za komentarze, dziękuję Moniko za pierwszą lekcję.
Oczywiście teraz, no wiesz, jak ja sobie radzę, no muszę używać, no ale przeczytałam, przeczytałam, ale teraz czy dobrze? To się okaże, Monika napisze. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu, buziaczki, tysiące buziaczków, trzymajcie się cieplutko i bądźcie tolerancyjni jedni dla drugich, i żeby każdy był porządnym człowiekiem, dobrym człowiekiem, usłużnym, robił swoje, nie krzywdził drugiego i świat będzie piękny. Do zobaczenia, do usłyszenia za, no, chyba już kilkanaście godzin. Moje dzyndzałki, zobaczy jak mi się, jak pukają fajnie. Do zobaczenia, pa!